Wielkie bajora brązowej wody, które widzicie, to nie są żadne jeziora, ani bagniska, ani nic takiego. Przez ostatni tydzień lały tutaj ulewne deszcze i powódź. Po prostu pozalewało, jest powódź. Moi drodzy, przygotowujemy się do Wigilii, do obchodzenia świąt. Pojechaliśmy na zakupy, kupiliśmy trochę składników. Niestety no, takiej idealnej Wigilii jak w Polsce nie będzie, bo nie ma na przykład tutaj śledzi, ale myślę, że damy radę. Malutka. Walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true, I'm so glad, feel it too. Nothing to hide, falling in love. Mamy właśnie poniedziałek i już jutro jest Wigilia i zaczynam świąteczne przygotowania. Jak widzicie, mężczyzna tam w tle także jest na swoim miejscu w tych przygotowaniach. U nas nie będzie 12 potraw, ponieważ nas jest stanowczo za mało, żebyśmy to wszystko zjedli. Znaczy, będzie 12 potraw, ale przez całe święta, nie tylko na Wigilię. Dzisiaj przygotowuję sałatkę jarzynową i sałatkę śledziową. Christmas time's got the best of me. Then it starts to snow in our heart. We both know that we're falling in love. To me it's perfectly clear, we're falling in love. It's true, this part of the year has something in store
tyle przygotowań na dziś. Reszta jutro. Dzień trzeci przygotowań do Wigilii. Dzisiaj mamy już dzień Wigilii. Ja już jestem ładnie ubrany, bo będę ci od rana ładnie wyglądał. Kasia przygotowała sałateczki na śniadanie. I muszę wam powiedzieć, że mam bardzo zdolną żonę, ponieważ tutaj nie można było kupić nigdzie śledzi, takich normalnych, zwykłych śledzi, które można sobie zaprawić do śmietany i tam cebuli i czegoś jeszcze. Więc Kasia kupiła taką gotową sałatkę śledziową, taką ze sztuczną śmietaną i jakimiś takimi no, sztucznymi substancjami. Wypłukała, wymoczyła te śledzie i zrobiła po swojemu pyszną sałateczkę, taką jak jej mama zawsze robiła. Także za chwileczkę będziemy mieli pyszną sałatkę ze śledzi i sałatkę jarzynową. Właśnie przynieśli nam z obsługi panowie flaszeczkę. Zaraz po śniadaniu muszę jechać na targ rybny, znaczy powinienem pojechać już rano tam, nie wiem czy jeszcze tam będą sprzedawać ryby, ale mam nadzieję, że tak, jest 11.06 i mam nadzieję, że jeszcze mi się uda kupić rybkę na dzisiaj na stół wigilijny. Dużym plusem mieszkania nad morzem jest to, że można sobie kupić świeżą rybkę. Jak widzieliście, w Mana Markecie mają bardzo dużo przeróżnych ryb. W tym roku my będziemy jedli rybę, która się nazywa robalo. Nie wiem dokładnie co to jest, ale najbardziej przypominało mi to pstrąga, więc wziąłem to. Myślę nad Eldoradą, ale chciałem po prostu zrobić coś nowszego, tak inniejszego niż zazwyczaj. Dostałem właśnie sygnał od Kasi, że zakończyła sprzątanie i poprosiła mnie, żeby mi rozwiesił hamak, więc jej rozwieszę hamak. W tej cudownie wysprzątanej kuchni teraz królem jestem ja. Przyszedłem, żeby przygotować nasze rybki. Na razie muszę je zaprawić. Okazało się, że kupiłem dzisiaj rano okoń morski, okonie morskie.
W życiu takiej ryby nie robiłem, więc wygooglowałem i wyskoczył mi przepis Karola Okrasy na okoń morski z grilla z masłem musztardowym. I co ciekawe, tam trzeba dodać musztardę francuską, Dijon, a my akurat mamy, bo byliśmy we Francji i kupiliśmy sobie musztardę Dijon i Kasia już chciała ją wielokrotnie wyrzucić, bo ona jest mocna, jej za często nie jem, a mówię, trzymaj, może się przyda. I dzisiaj się przydała. Także za chwileczkę będę tymi dwoma rybkami się zajmował. Rybka została zamarynowana, leży sobie teraz w folii. Powinnam ją w folię dlatego, że nie mamy naczynia, w którym moglibyśmy ją marynować, ale ona nie będzie się piekła w folii, ona będzie normalnie na ruszcie, żeby było zdrowiej. Masełko jest zrobione, to też Karol kazał odłożyć na bok, więc odkładam. I w zasadzie moja już robota została w 90% zrobiona, tylko później rozpalić grilla, obsmażyć ryby i voilà. Minimalistyczna wigilia, czyli żurek z torebki, ale z tymi grzybami, które dostaliśmy z Polski od mojej mamy, także będzie taki ulepszony żurek z proszku. Żurek już jest gotowy, więc czas na przygotowanie stołu. Za chwileczkę przyniosę stół, położymy go i będziemy jedli. W tym czasie rozpalę grilla. Jak widzicie, stół już jest nakryty, szrybka się smaży na grillu, żurek jest na gazie, za chwileczkę zaczniemy wieczerzę. Chcielibyśmy Wam życzyć na te święta, aby one były wypełnione piękną atmosferą, żebyście byli szczęśliwi, radośni i wspólnie dzielili się tymi wyjątkowymi chwilami, żeby spadł śnieg, żeby pod choinką było mnóstwo prezentów, no i żebyście mieli co wspominać. Słuchajcie, jeszcze mam na sam koniec takie ogłoszenie. 1 stycznia będziemy robić Q&A, czyli odcinek pytania i odpowiedzi. Jeżeli macie jakieś pytania do nas, to napiszcie w komentarzu pod spodem, a my 1 stycznia odpowiemy na tak dużo, jak to jest możliwe w odcinku specjalnym noworocznym. Wesołych świąt!